Sponsorem kanału jest polski producent suplementów diety Real Farm Nutrition. Skorzystaj z okazji używając kodu STRONG, dzięki któremu otrzymasz 20% rabatu na wszystkie produkty tej firmy. Link do strony sklepu zostawiam w opisie dzisiejszego odcinka. By być na bieżąco ze światem Strongman, subskrybuj nasz kanał, a teraz zapraszam Was do oglądania. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest niemiłej i przykrej wiadomości kontu Mateusza Kieliszkowskiego, której nabawił się w zeszły weekend. Kontuzja ta niestety, ale wyeliminuje go ze startu w Mistrzostwach Europy oraz konkursie Najsilniejszego Człowieka Świata 2024. Chyba każdy kibic kielicha doskonale pamięta, jak przed miesiącem zajął on drugie miejsce na Arnold Strongman Classic w Ohio. Oddał tam piękny start, ustanawiając w jednej konkurencji rekord świata. Co prawda w trakcie tego występu podczas konkurencji biegu z 400-kilogramową ramą pod górkę doznał lekkiego urazu pasma biodrowo-piszczelowego, ale nie był to na tyle poważny uraz, który miałby go wykluczyć z udziału w kwietniowych mistrzostwach Europy i majowych mistrzostw świata. Przez uraz ten zrezygnował jednak z udziału w angielskim Arnoldzie. Mateusz wolał odpocząć i zregenerować się, bo ESM i WSM były dla niego ważniejsze niż zawody Schwarzeneggera w Birmingham. Była to słuszna decyzja, z którą nawet nie ma co dyskutować. Celem Kielicha było zdobyć Mistrzostwo Europy. Przez fakt, że w zawodach tych miało zabraknąć Thomas Toltmana, Polak wydawał się największym faworytem do zdobycia tytułu najsilniejszego człowieka Europy. Po imprezie tej czekać miał go start w południowej Karolinie Stanów Zjednoczonych na WSM, a tydzień później w zawodach Siberian Power Show. Po występach tych miał udać się na zasłużony odpoczynek, by na jesieni oddać ważny dla siebie start na row w Teksasie. Wydawało się, że wszystkie nieprzyjemności związane z poważnymi kontuzjami, kiedy ma już za sobą. W końcu wrócił do stałego reżimu treningowego, regularnych startów i nic nie miało stanąć mu na przeszkodzie, by realizować swoje plany startowe. Po serii kontuzji, z którymi walczył przez praktycznie 3 lata, wrócił do wielkiej formy i znów przyzwyczaił nas, że walczy o medale w najważniejszych imprezach Stalkman na świecie. I kiedy nikt się tego nie spodziewał, że coś złego może mu się przydarzyć, w wielką sobotę, 31 marca. Podczas treningu doznał bardzo poważnej i bolesnej kontuzji. Zerwał ścięgno Achillesa. Chyba najlepiej będzie, jak w tym miejscu przeczytam jego oficjalne oświadczenie, które pojawiło się na jego mediach społecznościowych 1 kwietnia 2024 roku: Chciałbym, aby to był żart na prymę aprilis, lecz niestety nie jest. W obecnej sytuacji muszę zrezygnować z występu na mistrzostwach Europy oraz Świata. Podczas ostatniego treningu doznałem uszkodzenia ścięgna Achillesa. Nie wiem, czy jest to całkowite uszkodzenie, czy częściowe. Jestem w stanie chodzić o własnych siłach, ale jest to bolesne. Tak czy siak, niestety, jestem wyeliminowany na jakiś czas z treningów oraz występów. Wkrótce będę mieć spotkanie z lekarzem i podejmiemy decyzję w sprawie dalszych działań. Nie ma co się użalać nad tym wszystkim, ponieważ sam wybrałem tę drogę i jestem świadomy tego, że kontuzje i problemy zdrowotne to część tego sportu na tym poziomie. Przeżyłem już wiele problemów, operacji, zabiegów. I myślę, że to nie jest powód, abym się zatrzymał. Po każdej operacji błyskawicznie wracałem na światowy top. Mam bardzo dobrych ludzi bliskich dookoła, którzy mnie wspierają. Są też najlepsi lekarze, którym ufam w 100%. I wiem, że to tylko kwestia kilku miesięcy, aby wrócić do pełni sprawności. Wszystkich tych, których zawiodłem, przepraszam. Bardzo nad tym ubolewam, bo wiem, że wielu kibiców czekało na te występy. Bywały czasy w przeszłości, że wygrywało się zawody z kontuzją, lub nawet jedną ręką. Lecz w tym przypadku nie jest to możliwe. Z góry dziękuję za wyrozumiałość i życzę Wam wszystkiego dobrego. Osobiście znam Mateusza od wielu już lat. Po raz pierwszy przeprowadziłem z nim wywiad w 2017 roku dla kulturystyki online i dla mnie osobiście, dla kibica Strongman w Polsce, to informacja, która wstrząsnęła mój zamiłowany pasją świat. Po kontuzjach, jakie Kielich miał w 2020, 2021 i 2022 roku, wydawało się, że nic złego nie może go już spotkać. Czarną serię miał przecież już za sobą. To miał być jego rok, w którym miał zawalczyć o tytuł najsilniejszego człowieka Europy, a potem świata. I gdy wszystko szło według jego planu i założeń podczas treningu z Jokiem, plany te legły w gruzach i oddaliły się na kolejny rok. Doznał kontuzji zerwanie Szczęgna Achillesa, która na pewno na minimum kilka miesięcy wyeliminuje go ze startów w zawodach. A czym dokładnie jest kontuzja zerwania ścięgna Achillesa? W tym miejscu posłuża się medycznymi określeniami z centrum fizjoterapeuty. Otóż zerwanie ścięgna Achillesa charakteryzuje się całkowitym przerwaniem włókien. Zazwyczaj dochodzi do uszkodzenia w trakcie wykonywania ruchu rozciągania ścięgna połączonego ze skurczem mięśni łydki. Występuje najczęściej u osób między 30 a 50 rokiem życia, w szczególności u mężczyzn. Czynnikami, które predysponują do zerwania są m.in. przewlekłe przeciążenia, stany zapalne, sporadyczne uprawianie wzmożonej aktywności fizycznej, czy brak odpowiedniej rozgrzewki. Przy urazie, jakim jest zerwana ścięgno Achillesa, zazwyczaj przeprowadza się zabieg chirurgiczny, mający na celu zszycie uszkodzonego ścięgna. Tego rodzaju zabiegi dzielą się na otwarte lub zamknięte. Czasami jednak bywa, że osoby mające bezwzględne przeciwwskazania do zabiegu chirurgicznego muszą zastosować leczenie zachowawcze wiążące się z długim około 12 tygodni unieruchomieniem gipsowym stawu skokowego. Po tym okresie przeprowadza się długi i żmudny proces rehabilitacji. W pierwszym okresie pooperacyjnym zaleca się całkowite odciążenie kończyny operowanej wraz z zastosowaniem mortezy. Następnie po około dwóch tygodniach stosuje się podpiętki, aby nadmiernie nie rozciągać tworzącej się blizny. Dodatkowo, aby zadziałać przeciwbolowo i przyspieszyć proces gojenia się, stosuje się kieroterapię miejscową, laseropaty lub ultradźwięki. Po usunięciu szwów rehabilitacja powinna skupiać się na pracy z blizną, aby nie powstawały patologiczne zrosty. W następnym etapie ukierunkowuje się terapię na stopniowy powrót do prawidłowych zakresów ruchomości w stawach, zwiększając także siłę i wytrzymałość mięśni. W późniejszym etapie równie ważne jest odbudowanie prawidłowych wzorców ruchowych i koordynacji mięśniowo-nerwowej. Cały proces rehabilitacji wraz z powrotem do pełnej sprawności często zajmuje od 4 do 8 miesięcy. We wtorek 2 kwietnia, gdy rozmawiałem z Mateuszem, dowiedziałem się, że operację będzie miał w środę 3 kwietnia. To ważne jest, by operację zrobić jak najszybciej. Odwlekanie jej przedłuża tylko powrót do aktywności i rozpoczęcia rehabilitacji. Tu trzeba działać szybko, póki jest to świeże. Mateusz będzie operowany w sposób zamknięty, bezinwazyjny. Jest to najlepsza metoda z możliwych, gdyż nie trzeba otwierać przy tej operacji nogi. Po operacji takiej pacjenci nie muszą przyjmować tak dużej ilości leków, jak to się ma w przypadku operacji z otwarciem. Jest też mniej powikłań jak przy otwarciu. Udowodnione też jest, że pacjenci operowani bezinwazyjnie dużo szybciej dochodzą do sprawności. Jedynym minusem tej operacji jest możliwość podrażnienia nerwu łydkowego. W tej przykrej sytuacji Mateusz nie traci dobrej myśli. Wokół siebie ma wielu sprzyjających mu osób z kręgu rodziny, przyjaciół oraz lekarzy. Kwestią czasu jest kiedy wróci teraz do treningów. Najważniejsze, by operacji szybko rozpoczął proces rehabilitacji. Nie tak dawno kontuzję zerwania ścięgna Achillesa nabawił się amerykański strongman Trey Mitchell. W listopadzie zeszłego roku był on operowany i rehabilitacja w jego przypadku przeszła na tyle szybko i sprawnie... Że w lutym tego roku chodził już z walizkami po 155 kg jedna. Mateusz ma całkowite zaufanie do swojego lekarza i wiarę w to, że już za kilka tygodni będzie mógł wrócić do lekkich treningów. Co się odwlecze, to nie uciecze, kielich. Masz jeszcze wiele do zrobienia w tym sporcie. Trzymaj się i wracaj szybko do zdrowia. Poczekamy na ciebie. Do następnego.